Tylko jedna oferta wpłynęła do suwalskiego ratusza w odpowiedzi na przetarg dotyczący dostawy instalacji uruchomienia systemu roweru miejskiego w Suwałkach. Ogłoszony przetarg obejmował również obsługę systemu w okresie od 2021 roku do końca sezonu w roku 2023. O ile wiosenne postępowanie skończyło się fiaskiem, teraz zainteresowanie ze strony potencjalnych wykonawców pojawiło się, ale oferta wpłynęła tylko jedna. Miasto przeznaczyło na realizację tego przedsięwzięcia niemal 3 280 tysięcy złotych. Oferta złożona przez konsorcjum dwóch firm Orange Polska oraz RUWI SA opiewa na kwotę znacznie niższą. niespełna 2 milionów. W 200 tysięcy. W kasie miejskiej, jeśli oferta zostanie przyjęta, zostanie zaoszczędzony ponad milion złotych. Zgodnie z zamówieniem, konsorcjum ma dostarczyć nie tylko rower, ale również stację i system obsługi. Do obowiązków wykonawcy należeć też będzie bieżąca konserwacja sprzętu, wykonywanie napraw oraz przechowywanie rowerów poza sezonem. Wszystkie rowery będą objęte według oferty pięcioletnią gwarancją, a w razie awarii wykonawca będzie miał zaledwie 72 godziny na Naprawę sprzętu. Pierwsze rowery powinny pojawić się według oczekiwania zamawiającego w ciągu 120 dni od podpisania umowy. System ma, zgodnie z oczekiwaniem ratusza, działać w bieżącym roku od 1 czerwca. W kolejnych latach sezon rozpoczynał się będzie znacznie wcześniej, 1 kwietnia i trwać będzie do 24 października.